Jezus mówi pełen miłości: wchodźcie przeze mnie do waszej wieczności ciasną bramą świętości. Jest jeszcze inna brama, szeroka, by wielu nią szło, za nią szeroka droga, łatwym czyni wędrówkę tą. Oszukani i ślepi nią idą, choć kresem jej zatracenie, nie widząc tragedii jej celu, upatrują w niej swoje zbawienie. Szkoda tych wszystkich ludzi, ale kto ich myślenie zmieni, gdy oni nie chcą słuchać Jezusa ujawniającego ich zwiedzenie? Jednakże i spośród tłumu co róż ktoś się zamyśla, zaczyna się zastanawiać, po co Bóg Syna nam posłał? Duch Święty to On to czyni, myśl światłości do umysłu dając, czyni mądrzejszym człowieka, bo żyje nad tym się zastanawiając. Widzi potrzebę czytania Biblii, by zbadać tę rzecz dogłębnie, dlaczego Jezus umarł za mnie, jakie ma śmierć Jego znaczenie. Postrzega miłości Boga Ojca i miłość Bożego Syna do Niego, złego człowieka, idącego drogą zatracenia. Już światło coraz bardziej wnika do serca grzesznika, teraz już skrucha i pokuta sumienie jego przenika. Już teraz zaczyna widzieć na krzyżu otwarte ramiona, tą wąską drogę zbawienia, którą jest Jezus Chrystus. Tam już na wstępie słyszy te słowa tak pełne miłości: Ojcze, przebacz mu jego grzechy, ja go przyjmuję miłości. Gdy w śmierci krzyżowej Jezusa on znalazł własną śmierć także, w imię Jezusa dał się ochrzcić, by miejsce to zająć na zawsze. To, co ohydą mu się zdało, gdy kroczył drogą szeroką, teraz jest jego zbawieniem, miłości Ojca ujawnieniem. Teraz jako nowonarodzony w zmartwychwstałym Synu i On Synem stał się Ojca, co drogę wąską otworzył dla swego potomstwa. Tą drogą tylko święci idą, bezbożni zaś na niej upadają, okazują całym swoim złem, że się do niej nie nadają. Ta droga świętą jest drogą, jako jedyna wiedzie do Ojca domu, gdzie wieczna radość czeka każdego idącego nią człowieka. Idźmy więc nią, bracia i siostry, nigdy się nie odwracajmy, lecz zawsze wpatrzeni w Jezusa, wiernie i do końca na niej wytrwajmy. Gdy dotrzemy już do celu, Bóg to sam nam obiecuje, że tam śmierci już nie będzie, bo tam wieczność już panuje.